Jak się przewrócę, to będziesz musiał mnie pozbierać. Żeby zdjęcie było fajniejsze, któryś z was może mi stanąć tam na górę za nich. Mhm. Ładnie się komponujecie. O, to jest professional session. Działamy? Dawaj Maja, chodź! Pokaż Maję, pokaż! Co wy na to? My się znamy, prawda? Tak. Studniówka do sprawy. Jeszcze momencik. Zrobię wam troszkę bardziej takie jeszcze a la Vogue te sprawy. Kochani, jak możecie zauważyć, jest już ciemno, ale szczerze mówiąc z Radziem, czyli moim operatorem, zapomnieliśmy nagrać rozpoczęcia tego odcinka. Tak więc rozpoczęcie nagrywamy na końcu. Uwaga, 3, 2, 1, start. Dzień dobry, kochani. Chciałbym was powitać w najnowszym odcinku naszego vloga. Co dzisiaj będziemy robić? Oczywiście będziemy fotografować przypadkowo spotkane osoby. Tak więc, kochani, w rękach moich jest Lumix S5 II X. Tak więc pamiętajcie, kochani, nie jest to S5 II, ale jest to S5 II X z filtrem mistem, czyli tworzącym fajną mgiełkę. No i cóż, kochani, to ja chyba idę fotografować tych ludzi w dzień. Widzę, że jesteście sporą ekipą. Co by na to, jakbym wam zrobił zdjęcie? Takie grupowe możemy nawet zrobić, więc troszkę się każdy zgubi. Nie ma sprawy. Ogólnie akcja jest taka, że dajemy filmik na TikToka, wy macie fajne zdjęcie, jeśli do mnie się zgłosicie. Możecie mi się ustawiać na stolikach i na stolikach. Sam Pawić. Dobra, to dawajcie, co? Ustawiacie mi się? Wołajcie swoich. Żeby zdjęcie było fajniejsze, któryś z was może mi stanąć tam na górę, za nich. Za tą dwójeczkę siedzących. Nie no, z kulturką, ogólnie z kulturą, nie? Uwaga, schowaj to pićku. Dobra. Dobra, tak jest, nie robimy darmowej reklamy, nie? Dobra. Alberto, schowaj. Jeszcze zrobimy tak. Coś takiego sobie cykniemy. A nachyl mi się też tutaj. Dobra, patrzymy się tak w obiektyw prosto. Super, okej. Mamy to. Ogólnie tak, wejdźcie na Instagram Studio Marcos, bądź na jakiś inny, powiedzmy, profil, ale Studio Marcos konkretnie. Sobie zaobserwujcie, ja wam wyślę po prostu, jak się do mnie zgłosicie i przypomnijcie mi sytuację, że to się działo pod galerią. Większa ekipa, będę wiedział, o kogo chodzi. To za to będzie, czy coś? To znaczy? Nie wiem, czy będzie. No możecie mi zapłacić. Dobra, to odezwijcie się do mnie. Dobra. Na razie. Jak się przewrócę, to będziesz musiał mnie pozbierać. Tak. Ja mam w środek iść, tak? Czy mam się... Dobra, ja mogę się położyć, nie ma problemu. Czekajcie, bo to moje sztuczne pośladki. Rób dużo. Ale to jest professional session. Wyeksponuj ładnie tutaj kobitki. Właśnie. Wiesz, ja tylko dodatek jestem, nie? Jak ketchup. Dobrze. Że chcecie zdjęcie darmowe, co? Darmowe? Sam jeden? Tak. Nie, no sam jeden. No chodźcie, zesprzyjcie kolegę, no co wy? Dawajcie, razem zrobimy. No. Tak więc dobra, już sobie tylko zmieniam ustawienia. Pyk, już tutaj. Zbliżę się troszkę do siebie. Super. Jeszcze sekunda. Ogólnie z Lubina jesteście? Tak. A, po sąsiedzku wszystko? Tak, jak? No. Jeszcze ostatnie, uwaga. 3, 2, 1. Elegancko. Możecie sobie mnie znaleźć teraz na Instagramie, jak chcecie, albo tam na... gdzie wolicie. Na każdym jednym jestem. Zobaczymy. Tak. A wy do strefy coś chyba też nagrywacie. Robimy. Znaczy no teraz ostatnio nie ma kiedy, ale... No, ale widziałem coś od was, no. Spoko. Miło, że rozpoznajesz. Dobra, mamy. Masz? Tak. Dobra, to jakby co, odezwijcie się, no w ten sposób was znajdę, nie? Dobra. No, wyślę wam najładniejsze...
to co, robimy, tak? To ja bym prosił ewentualnie, może ty między samochodami, tak żeby słoneczko między was padało i będzie ślicznie, dobrze? I już za chwileczkę wszystko powiem, to znaczy tak, przede wszystkim można do nas napisać na Instagramie na przykład, bądź na Facebooku, tam gdzie nas oczywiście pani znajdzie. Natomiast tak, jeśli pani wyraża zgodę, to oczywiście jeszcze filmik leci na TikToka, Instagrama, plus efekt ten końcowy, czyli zdjęcie, które zrobimy. Spójrzmy na siebie. Super. I tak trzymamy chwilę. Tak, jeszcze trzymamy. Ja sobie muszę tylko dobrać odpowiedni kadr, bo słoneczko jest dosyć ostre. I ostatnie, uwaga. Trzymamy. I teraz na mnie. Pięknie. Okej. Można sobie mnie wyszukać w tym momencie, na przykład na Instagramie, bądź właśnie, jak już powiedziałem, na Facebooku. I wyślę już obrobione na spokojnie zdjęcie. Myślę, że na kolejny weekend już powinno wszystko być. Aha, nie uciekniecie mi. Ziomeczki, może chcecie jedno darmowe zdjęcie? Akcja znana z TikToków. To znaczy tak, ja wam robię jedno zdjęcie, a tak prawdę mówiąc kilka, ale jedno obrabiam. Takie najfajniejsze, tam gdzie najkorzystniej wyglądacie. Ja wam wysyłam później, jeśli do mnie się odezwiecie, powiedzmy na jakimś innym, no powiedzmy tutaj komunikatorze. A ja mam z tego fajny content oczywiście na TikToki, czy też inne, powiedzmy, social media. Tam nam wysyłasz i co dostajemy z tego? Nie? Macie zdjęcie fajne, obrobione. A, dawaj, Nikola, radę. Nie, my nie. Dawajcie, to jest jedna szansa w Lublinie. Dobra, już więcej takiego nie będzie. Tak, to ustawcie mi się może w tę stronę, bo tam jeszcze fajne światełko się rysuje. Jeszcze. Jak wolisz. Jak lepiej się czujesz w czapce, to z czapką, jeśli bez czapki, to bez czapki. Dobra. Troszkę bliżej siebie. Rączka jedna może być na bioderku. Dobra, super. Niech ludzie sobie przejdą z tyłu. Uwaga, robimy. I teraz oboje spójrzcie delikatnie w tę stronę, dobrze? Troszkę lżej, bardziej do mnie twarz. O, i wyżej bródka i będzie super. Jeszcze jedno. Jeszcze? Mhm. Nie wychodzimy z roli. I spójrzcie tylko na siebie, już dla brechtu. Na siebie. I tak, możecie sobie znaleźć mnie teraz na Instagramie, na przykład na Instagramie. Studio Marcos przez C. Sobie zaobserwować, napisać do mnie, że to wy. I w tej sytuacji tutaj robiliśmy, powiedzmy, pod dealsem. Ja już wtedy wam wysyłam te zdjęcie, ale jak tylko obrobię, ok? Tak więc dajcie mi kilka dni. Nie zapomnijcie tylko do mnie napisać. To jest, powiedzmy, tam jedno z wielu. Ładnie się komponujecie, dojdą kolorki fajne, pomarańczowe. Będzie super. Okay. Dobra, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Może was zahaczę jeszcze. Co wy na to? My się znamy, prawda? Tak. Studniówka, te sprawy. Też twarz kojarzę. No też bym na studniówkę. No właśnie. No, no. Zrobię wam zdjęcie, co? Nie muszę dużo opowiadać. Na bogato, nie? Możesz sobie odłożyć na ławeczkę. To nic was nie kosztuje. Ogólnie filmik co prawda leci na social media i to jest jedyny haczyk. Natomiast zdjęcie otrzymujecie ode mnie. To tak, ustawicie mi się na razie tak, znowu, żebyście mieli te słoneczko, które odbija się w szybie, za sobą. Dobra. Na razie sobie stanąć, luźniuśko. Ja już patrzę, co trzeba zrobić, nie? Gdzie jesteście zablokowani, te sprawy. Ogólnie tak, znowu, rączka na bioderko albo ewentualnie w kieszeń, jak wolisz. Jedna do przodu. No, coś na przykład takiego. Zróbmy sobie po prostu standardową pozycję. Ok? Albo jeszcze inaczej, coś takiego, dobra? Dobra. Myśliciel te sprawy. Dobra. Na razie w obiektyw. Oboje mi się tutaj patrzy w obiektyw, tak? Nie rozpraszamy się. Dobra. I teraz mi spójrzcie tam gdzieś ewentualnie troszeczkę wyżej, na tą górną szybę, dobra? Dobra. Ciebie poproszę, zacznę od ciebie, dobrze? Oprzyj mi się mniej więcej w ten sposób, dobra? No. Dobra. I już patrz, jak światełko się rozkłada. Buźka delikatnie w tę stronę, super. Wystaw trochę nogę bardziej tutaj do obiektywu. Dobra, i buźka tam. Wystaw mi tak rękę.
mocno, mocno i tak, wiesz, palce takie, o właśnie. Super, dobra. Możesz tak stać, stój tak. A widzisz, coś wykombinowałeś, mówiłeś, że nie wiesz jak pozować. To znaczy... Dzień dobry. Chciałbym zrobić Wam zdjęcie, darmowe zdjęcie, podkreślam. Akcja znana z TikToków, z innych social mediów i tak dalej. Robimy filmik na TikToka właśnie, czy tam na Instagrama. Później go wrzucamy do tych social mediów, a panie otrzymują od nas zdjęcie, które będzie obrobione już za 2-3 dni, powiedzmy. Śmiało, to jest jedna, jedyna szansa w Lubinie. Naprawdę, jeśli ja zrobię, jeśli się nie spodoba, nie będziemy po prostu nic dalej z tym działać. Tyle ja bym zaryzykował. Dobra, niech pan robi. To nawet już bym się nie ruszał, tylko delikatnie w moje prawo. Tu nawet jakieś kwiatuszki mamy, tak więc... Rączkę może dodać sobie na bioderko, żeby troszkę życia było z tą ręką. Jeszcze jedno zrobimy pionowe. Wiem, czuję. I jeszcze jedno. Na zbliżeniu. Uwaga. I na siebie można spojrzeć jeszcze przy okazji. Można od razu zaobserwować, napisać, w którym miejscu sobie robiliśmy zdjęcie. Siemanko. Pytanie standardowe, myślę, że jak na dzisiejsze czasy, chciałbym Wam zrobić zdjęcie. Temat jest taki, że umieszczamy filmik na TikToka, Wy macie ode mnie darmowe, profesjonalnie obrobione zdjęcie. Jeśli się do mnie odezwiecie też na social mediach. Możecie pojedynczo zrobić, możecie razem, jak wolicie. A gdybym Ci zrobił i samemu stwierdził, zajebiście wyszło, zostawiamy. A zależy, bo nie wiem, czy ma jak pozrobić, czy nie. Nawet dla mnie możesz tak trzymać teraz ręce i nie ruszać się, ja Ci zrobię. Dobra, troszkę ściemnimy tylko. Dobra. I spójrz, może ewentualnie tam gdzieś, tak jak słoneczko gdzieś świeci, ale tak jak miałeś ręce, tak jak miałeś. Jeśli się nie spodoba, to nie wrzucamy. I tyle. Jeszcze jedno. Spójrz na mnie prosto. Super. Coś takiego mamy. To jest jedno. Z wielu oczywiście. Podoba mi się to. Okej. Okay. Wcześniej było. Wcześniej, czyli w tamtą, tak? Dobra. To. To? Widać tam radzi u Ciebie na ekraniku? Widać. Dobra. No i to już jest koniec. Chyba tyle. I jak myślisz, wrzucamy czy nie wrzucamy do internetu? Super. Super. Tak więc odezwij do mnie się i na Instagramie, bądź na innych social mediach. Możesz nawet teraz sobie zaobserwować. Radziu, decydująca chwila. Cyk. Tak więc jak do mnie napiszesz i że pod sądem się wydarzyła ta cała sytuacja, tak będę wiedział po prostu o kogo chodzi. Okej. Dobra. Super. Dziękuję. A, jeszcze tak sobie zrobimy. Delikatnie spod dołu. Nie, w tę stronę. Maja, chcesz zdjęcie ze mną? Weźcie jeszcze skitry na chwilę puszkę. Dobra, i jeszcze raz, dobra. Działamy? Chodź Maja, z nami. Dawaj Maja, chodź. Pokaż Maję, pokaż Maję. Maja, nie wstydź się! No chodź! Nie zasłaniaj twarzy, damy Ci tak czarny pasek. Tak, lekcją, nie zasłaniamy twarzyczki. Maja, chodź! No chodź, taki duet! Dobra, uwaga, robimy. No chodź, no proszę. Ale chcę z tobą zdjęcie. Jeszcze portrecik ładny. Czekajcie, jeszcze tak zrobimy sobie. Przez C. Tak samo dziewczyny mogą sobie zaobserwować, napisać do mnie konkretną sytuację, że tutaj się spotkaliśmy, że Maja nie chciała zdjęcia. Maja nie chciała zdjęcia. Tak, i będziemy wiedzieć, o co chodzi. Internetu nie mam, ale to chwila. A spokojnie. Ogólnie tak, tylko mówię, przypomnijcie mi sytuację, a ja sobie na spokojnie obrobię w ciągu tych kilku dni. Maja, bez czarnego paska czy z czarnym paskiem? Czarny z czarnym paskiem. Chyba, że jakiś inny kolor chcesz. Różowy. Różowy pasek, Radziu, pamiętajmy. Różowy pasek musimy dać Maji, obowiązkowo. Pisać cenzura czy coś, czy Maja? Cenzura.
Dobra, dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Hej. No dobra. Jak już chcesz. A czy ogólnie zdjęcie robię dla was? Aha, dla nas. Dla was robię zdjęcie. Jak do mnie się zgłosicie na Instagramie, czy też na innym, powiedzmy, komunikatorze, ja wam wysyłam zdjęcie już obrobione. A my mamy zajebisty content na TikToka i, powiedzmy, na Instagrama. A z czego to jest? Markos. Aha. Nie znacie? Ale z Rubina jesteś? Z Rubina. To co robimy? A, koleżanka, tu, a ja tak patrzę gdzieś tam. Dobra, czekamy. To dobra, wszystkie w jedną stronę, ale torebeczki może dajcie sobie z tyłu, za siebie, okej? Okay? Będzie wszystko nagrane. Dobra. I teraz, już bez kontaktu wzrokowego, patrzymy się wszystkie tam, dobra? Jeszcze momencik. Zrobię wam troszkę bardziej takie jeszcze a la Vogue, te sprawy. Dobra, jeszcze chwila, daję wam chwilkę. I ostatnie, uwaga. Dobra, spójrzcie do obiektywu. To będzie już takie pamiątkowe. Wakacyjny vibe, te sprawy. Jeden. O, jak wiatr zawiał. Dobra. Nie. Jeszcze w pionie zrobimy. Dobra, super. A nie jest? No jest, no. Jest. To obserwujemy na Instagramie teraz. Tak. Jak najbardziej. Polecam i zachęcam. No. Biało-czarne logo. No. Marko, czekaj, bo ja też nie wiem. I wam wyślę wtedy. Dobra. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dzięki, pa. Tak więc mamy kolejne oczywiście zdjęcia, mamy kolejne filmiki oczywiście do naszego vloga, a my lecimy dalej fotografować i nagrywać. Dziewczyny, nie uciekajcie. Zrobię wam zdjęcie za darmo, bo jest akcja na TikToka u nas. Robimy sobie filmiki, fajny content, a wam wysyłam fajne zdjęcia i fajnie obrobione zdjęcia. Nie chciałem 2 zł, no co wy. Chcemy, dobra, super. To tak. A gdzie chcecie? Dobra, w porządku. Było fajniejsze światełko, ale komfort przede wszystkim. Stop, niżej troszeczkę. O, coś takiego. Dobra. Sobie tylko dobiorę ustawienia. Okej. Okay. Teraz spójrzcie, bym powiedział, że na słońce, ale spójrzcie tam, wiecie, w dal, daleko w przyszłość. Już widzicie te piękne zdjęcia. A patrz się tak, jak się koleżanka patrzyła tutaj. Ty tak się nie patrz, jak patrzyłaś przed chwilą. A ty popatrz się tak, jak koleżanka się patrzy, okej? Okay? Tu przed ciebie właśnie, bo są oczka ładnie doświetlone. Super, jeszcze jedno. Nie wychodzimy z roli, dobrze? Jakbyś tą jedną nogę wystawiała bardziej do mnie. Tak na wyproście mniej więcej. I teraz spójrzcie obie na mnie, do obiektywu. Troszkę brudki wyżej i na mnie się patrzymy. Tak. No, już kończę. Ogólnie fajnie, że się zatrzymałyście. Wzruszająca chwila. Uwaga. Spokojnie, mamy czas. Już gotowa? Uwaga. I coś szalonego. Dobra, super. Jak sobie wpiszecie Studio Markos ogólnie na Instagramie, to będziemy my. Odezwijcie się do mnie i napiszcie mi po prostu sytuację, w której się spotkaliśmy, miejsce, w której się spotkaliśmy. Tak, dokładnie to. Mhm.
a na TikToku to Studio Marcos Lubin. No, nie będzie trudno znaleźć, nie? Kochani, znowu jest ciemno, ale możecie się dzięki temu domyślić, że dobiegliśmy do końca odcinka. Pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które chciały wystąpić przed naszym obiektywem i być sfotografowane. No i za niedługo odwiedzamy kolejne miasta w poszukiwaniu chętnych osób do bycia sfotografowanymi. I kochani, pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, bo dzięki temu będziecie wiedzieć, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy. Pamiętajcie również, żeby zlajkować oczywiście ten odcinek, bo to nas motywuje do dalszego działania. A w komentarzach odpowiedzcie nam na pytanie, do jakiej miejscowości mamy się udać następnym razem. Tak więc, kochani, wszystkiego dobrego. Czwartek już mija, piątek zaraz się zacznie. Tak więc organizacja do kolejnych projektów, a ja z wami się żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.